Sound City w Kids przedstawia. Serial słuchowiskowy Kot Mundek na tropie autorstwa Filipa Koszlagi, Michała Cieślaka i Macieja Sztomberka. Sezon drugi. Odcinek drugi. Spotkanie po latach. Pojechałem z Florką do manufaktury zbadać sprawę zniknięcia litery M z napisu przed obiektem. I choć droga z komendy zwierzę policji do manufaktury jest bardzo krótka, mnie strasznie się dłużyła. Wszystko dlatego, że po raz pierwszy od momentu wyjścia do kawiarni na mleko byłem sam na sam z Florką. Mundek! Tak? Dlaczego nic nie mówisz? Bo ja się bardzo wstydzę po tym naszym wyjściu na mleko. Słuchaj, było, minęło. Poza tym, to były sprawy prywatne. Teraz jedziemy służbowo. Tak, masz rację. Myślisz, że kradzież litery M z napisu manufaktura to sprawka Maxa? Wiele na to wskazuje. Ale poczekajmy, co zastaniemy na miejscu. Jasne. W radiu zaraz będą wiadomości. Zrobisz głośniej? Pewnie, już zgłaszam. Mamy godzinę 4:00 nad ranem, czas na wiadomości radia Animal FM. Kicaj Królikowski, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym wydaniu opowiem Państwu niespodziance, która jest szykowana na urodziny Łodzi, ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Jeden z najbogatszych zwierzaków w Łodzi, biznesmen Majki Myszalski, został dziś w nocy okradziony. Ze wspaniałej rezydencji Myszalskiego zniknęły pieniądze, biżuteria oraz kilkadziesiąt dzieł sztuki. Myszalski wstępnie oszacował straty na, uwaga, 13 milionów zwierząt. Złotych. To rekordowa w historii naszego miasta kradzież. O rany! Jakbyśmy mieli mało problemów. Ciekawe, kto poprowadzi tę sprawę. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak zachowanie biznesmena, który zlecił śledztwo w sprawie kradzieży prywatnej agencji detektywistycznej detektywa Kretkowskiego. Zdaniem Myszalskiego, agencja detektywa Kretkowskiego poradzi sobie ze śledztwem lepiej niż zwierzę policja. No i problem z głowy. Ten Kretkowski z pewnością mu pomoże. No jasne. Po zaparkowaniu radiowozu pod manufakturą od razu udaliśmy się do Centrum Bezpieczeństwa tego wspaniałego obiektu. Proszę! Dzień dobry, detektyw Florka Drapakiewicz, a to detektyw Rajmund Pazur. A pan to, zdaje się, Strusiosław Odważny. Zgadza się! Jestem tutaj szefem ochrony! Co mamy, panie Strusiosławie? A na przykład to! Patrz, Florka, przecież to te trzy wrony, które parę godzin wcześniej uciekły ze zwierzowięzienia. Tak. Podjechały pod napis samochodem dostawczym, przywiązały literę M do samochodu sznurami, wyrwały ją, a potem szybko zapakowały na tył auta. Panie Strusiosławie, proszę mi powiedzieć, jak to możliwe, że ochrona nie zareagowała na tę kradzież? To jest w tym wszystkim najgorsze! Co jest najgorsze? To była bardzo spokojna noc, gdy nagle w większości zamkniętych sklepów w manufakturze rozległy się alarmy. Mamy bardzo wielu ochroniarzy, ale nie mogliśmy sprawdzić wszystkich sklepów w jednym czasie. Sprawdzenie alarmów zajęło nam 15 minut. Gdy wróciliśmy tutaj, do Centrum Bezpieczeństwa, szybko zauważyliśmy kradzież litery M. Co myślisz, Mundek? Wracamy na komendę. Trzeba sprawdzić na miejskich kamerach, gdzie pojechał samochód z wronami i skradzioną literą. Zgadzam się. No dobrze, panie Strusiosławie, dziękujemy bardzo. Proszę nas natychmiast informować, gdyby w manufakturze działo się coś podejrzanego, dobrze? Oczywiście!
Wróciliśmy z Florką na komendę łódzkiej z wieży policji, gdzie czekały na nas dwie wiadomości. Od której wiadomości chcecie zacząć? Od dobrej czy złej? Myślę, że od złej. Tak myślałem. Nie wiemy, gdzie pojechał samochód, do którego wrony zapakowały skradzioną spod manufaktury literę. Jak to? Kamery miejskiego monitoringu miały w nocy awarię. A niech to. Chyba wiem, kto mógł ją spowodować. Tak, mógł to być nasz złodziej Max, ale nie mamy żadnej pewności. A jaka jest ta dobra wiadomość, aspirancie Lisiewicz? Zaraz zobaczycie. A co to za kot obok Beniora? To właśnie ta dobra wiadomość. Uwaga wszyscy! I nie pazur, zanim zapytasz, kot, którego tu widzisz, to nie Max. Nieważne. Chcę oficjalnie przedstawić wam nowego członka zespołu naszej komendy, kota Desmonda Omegę. Desmond przeprowadził się do Łodzi z Warszawy specjalnie po to, aby nasza komenda stała się bardziej nowoczesna. Na pojawieniu się Desmonda w łódzkiej zwierzo policji skorzystacie również w sposób bezpośredni. Desmond przygotował dla wszystkich bardzo ciekawe narzędzia, które ułatwią wam pracę. Desmondzie, witamy, oddaję ci głos. Servus. Zapraszam wszystkich do podziemi komendy. Znajduje się tam mój gabinet i pracownia. Będziecie wchodzili po kolei. Jako pierwszego za pół godziny zapraszam detektywa Rajmunda Pazura. Detektyw Pazur, tak? Tak, to ja. Miło mi. Mów mi D. To skrót od imienia Desmond. Jasne. A ja jestem Pazur. Rajmund Pazur. Ale możesz mówić mi Bundek. Okej. Okay. Skoro kwestie grzecznościowe mamy już za sobą, zapraszam do środka. W takim razie, co masz dla mnie, D? O przyjściu do łódzkiej zwierzę policji wiedziałem od ponad miesiąca. Przez ten czas miałem kontakt z komendantem Szczekalskim, który opowiedział mi o policjantach, którzy tutaj pracują. Było to dla mnie ważne, ponieważ pozwoliło mi was trochę poznać i podjąć decyzję, co każdy z was ode mnie dostanie. Rozumiem. Dla ciebie, Mundek, mam to. Płachtę materiału? Żarty się ciebie trzymają. Nie płachtę materiału, tylko to, co kryje się pod nią. Samochód? W dodatku czarne tygrysarii? To naprawdę dla mnie? Jasne, że tak. I do tego elektryczne. Komendant Szczekalski opowiadał mi, że zazwyczaj po Łodzi jeździsz autobusami i tramwajami, używając jakiejś migawki? Nie zrozumiałem go za bardzo. Migawka kojarzy mi się jedynie z aparatem fotograficznym. Nie, D, poczekaj. W Łodzi migawka to inaczej bilet miesięczny. Aha! Ostrzegali mnie, że będę musiał nauczyć się kilku nowych słów. W razie czego służę pomocą. Świetnie! Potwierdza się to, co mówił o tobie komendant Szczekalski. To znaczy co? Że jesteś zawsze bardzo chętny do pomocy. A poza tym, że szybko myślisz i rozwiązujesz zagadki. Gdy myślałem o narzędziu pracy dla ciebie, pomyślałem sobie, że świetnie by było, gdybyś mógł również szybko się poruszać. To znaczy, wyglądasz na wysportowanego kota i pewnie potrafisz bardzo szybko biegać. Ale jednak, co samochód, to samochód. Tak, masz rację. To co? Chcesz przetestować sprzęt? No jasne! No to w drogę! Przejedziemy się. Odpal silnik, ale nie ruszaj od razu. Popatrz na panel obok kierownicy. A do czego służą te guziki? O tym właśnie chcę ci powiedzieć. Naciśnij pierwszy z nich. Wow! Na komputerze pokładowym wyświetlił się radar? Sam to zrobiłeś, D? Z małą pomocą warszawskich przyjaciół. Jesteś genialny, D.
Oj, nie przesadzaj. Naciśnij drugi. To znaczy, zanim naciśniesz drugi guzik, najpierw na chwilę wyjdę z samochodu. Po co ci ten nóż? Zobaczysz. Co ty robisz, Dee? Dlaczego wbiłeś nóż w oponę w moim nowym samochodzie? Żebyś nacisnął drugi guzik na panelu. Właśnie dlatego. Okej. Ja cię kręcę! Opona sama się pompuje! Się wie. Dobra, wracam do ciebie. Dobra, to mogę sprawdzić trzeci guzik? Śmiało. Pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera rozłożył się stół? A-a, to nie stół, Mundek. A razem ze stołem narzędzia do badań i odczynniki chemiczne. To mini laboratorium. Brawo. Został ci jeszcze ostatni guzik. Mogę? Pewnie. To twój samochód. Wow! Z przodu samochodu wystrzeliła siatka na przestępców. Cieszę się, że ci się podoba. Podoba? Desmond, ten samochód jest w dechę! Mówisz tak, a nie przejechałeś nim jeszcze nawet metra? Mogę się przejechać? Mówiłem ci już. To twoje auto. Ruszaj. Mundek! Ale może nie tak szybko! Nie zwolnij moją głową! Jestem szybki! Cyk, piąteczka i rura! Może troszkę wolniej? Ty grysari od Dee było niesamowite. Jechało się nim bardzo szybko. Prowadziło doskonale, a do tego siedzenie było niezwykle wygodne. Byłem totalnie zachwycony. Uważaj! Proszę cię! Mundek! Mundek! Uważaj! Dee, ten samochód jest niesamowity. Wiem, tylko widzisz, mam jedną prośbę do ciebie. Strasznie szybko jechałeś, a te sprzęty mają wam długo posłużyć. Ponadto, jeżeli przestaniesz kiedyś używać tego samochodu, chciałbym, żeby go przejął od ciebie inny zwierzopolicjant. Jasne, Dee, spokojnie. Teraz trochę mnie poniosło. Nie bój, nic. Będę pamiętał, żeby uważać. I pamiętaj też o tym, że w schowkach Tygrysarii masz kilka użytecznych narzędzi. Na przykład prototyp okularów z wbudowaną słuchawką, dzięki którym możesz usłyszeć rozmowę kogoś, na kogo patrzysz przez okulary. Ale czad! Mundek! Moi koledzy z komendy też dostali fantastyczne narzędzia pracy od Desmonda Omegi. Zauważyłem jednak, że wszyscy zazdrościli mi mojego Tygrysarii. No, Mundek. Piękny samochód. Kiedy ja zaczynałem pracę w łódzkiej zwierzopolicji, o takich zabawkach można było tylko pomarzyć. Ale widzę, że ty też chyba dostałeś coś fajnego. Tak. Dostałem telefon z funkcją śledzenia podejrzanych. Jak to działa? Wystarczy, że wyceluje aparat telefonu w stronę podejrzanego, a wiązka specjalnego światła z laserem przyklei się do niego na kilka godzin. A ja przez ten czas będę mógł na telefonie widzieć, gdzie znajduje się podejrzany. Wow, no to super! No, całkiem niezłe. Ale nie tak niezłe jak twój samochód, Mundek. No już się tak nie stresuj. Ale twój prezent od Dee też jest przecież świetny. Nie zaprzeczam. Moje okulary z mikrokomputerem faktycznie dają radę. Ale co Tygrysarii? To Tygrysarii. Nigdy nawet nie jechałam takim samochodem, a ty będziesz z nim pracował. Wiesz, jakbyś chciała się przejechać, no to... Nie ma przecież problemu. Haha, dziękuję za propozycję, ale nie skorzystam. Florka, czy ja dobrze słyszę, że jesteś zazdrosna o Tygrysarii Mundka? Nie, szefie. Coś się szefowi pomerdało. Podjąłem decyzję o tym,
że to Mundek dostanie Tygrysary z kilku powodów. Po pierwsze, nie wiem, jak poradzilibyśmy sobie z kradzieżami pomników przez tajemniczego złodzieja, gdyby nie Mundek. Po drugie, uznałem, że Tygrysary najbardziej pasuje właśnie do jego charakteru. Rany! Dzięki, szefie. Nie ma sprawy, Mundek, zasłużyłeś. Nie wierzyłem własnym uszom. Benior Szczekalski naprawdę zaczął mnie doceniać. Przez chwilę pomyślałem, że to trochę podejrzane, ale szybko zapomniałem o tym uczuciu. Zwłaszcza, że pojawiła się pierwsza szansa, żeby sprawdzić, jak Tygrysari sprawuje się w pracy. Uwaga! Alarm! Podwójny alarm! Kradzież niebezpiecznych substancji z zakładu chemicznych w Pawienicach! Poza tym mamy anonimowy donos z EC1. Uwaga! Czytam treść donosu. Ptaszki ćwierkają, że wrony chodzą trójkami, a ostatnio szczególnie upodobały sobie EC1. Podobno chcą nabrać kultury. Rany, co tu się dzieje? Dobre pytanie, Mundek. Wsiadaj w swój nowy samochód i jedź do EC1. Wesprą cię Lisiewicz z Łasickim. Tak jest, szefie. Florka, Artur, wy jedziecie do Pabianickich Zakładów Chemicznych. Oczywiście, tak jest, szefie. Okej. Nikogo nie ma. Mogę spokojnie pojechać na spotkanie. Dotarłem do kanału. Idealnie na czas. Gdzie on jest? Halo? O! Na zaplonego kundla! O! Max, jesteś! Jestem, Beniorku, jestem. Nie sam zresztą. Poznajcie się, moi drodzy. Beniorku, oto Rattler, mój asystent. Rattler, poznaj naszego wspaniałego komendanta łódzkiej zwierzopolicji, Beniora Szczekalskiego. Dzień dobry, panie władzo. Widzę, Max, że wziąłeś sobie do serca jedno przysłowie. Co? Kto z kim przestaje, takim się staje. O czym ty mówisz? Mam na myśli to, że twoim pomocnikiem jest szczur i przejąłeś przez to szczurze nawyki. Wiesz, pływanie po kanałach i tak dalej. Szefie, zaraz go ugryzę! Spokojnie, Rattler. Mam lepsze sposoby, żeby popsuć panu komendantowi humor. Zastanawia mnie, Benior, że nie widzieliśmy się tyle lat, a ty pierwsze co robisz, to porównujesz mnie do szczura. Po prostu pamiętam cię, Max, jako kota, który uwielbiał czystość i brzydził się brudem. Tak. Po pierwsze, żeby coś osiągnąć, najpierw trzeba się trochę pobrudzić. Zresztą sam wiesz o tym najlepiej. Po drugie, gdy nurkuję sobie ściekami, butla z tlenem dostarcza mi nie tylko tlenu, ale również zapachu moich ulubionych perfum. Koto mruczą. Po zdjęciu maski do nurkowania muszę stwierdzić, że faktycznie strasznie tu śmierdzi. No, niech szef nie przesadza. Akurat w tym kanale wcale tak bardzo nie śmierdzi. Zamilcz, Rattler. Dla ciebie każdy kanał pachnie perfumami. Wcale nie, szefie. Niektóre z kanałów faktycznie bardzo śmierdzą. Natomiast ten... Rattler, wystarczy już twojego szczurzego filozofowania. Bo nasz gość chyba się niecierpliwi. No właśnie, do rzeczy. Po co mnie tu wezwałeś? Spokojnie, Benior, spokojnie. Tyle lat się nie widzieliśmy i nie chcesz nawet chwilę pogawędzić?
A właśnie, a ile to już lat? 13. No, no. Myślałem, że nie będziesz pamiętał. Dobrze ci się żyło przez ten czas, co nie? Zostałeś komendantem zwierzopolicji w Łodzi. 3 lata temu zacząłem się zastanawiać, co się stanie, jeżeli wrócę do miasta i zacznę rozrabiać. Był tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Zacząć rozrabiać. Wow, brawo, geniuszu. Tak, wróciłem i zacząłem robić to, co potrafię najlepiej. I wiesz, co ci powiem? No. Myślałem, że jak zacznę działać, to wszyscy przejrzą na oczy i zrozumieją, jak słabego komendanta ma łódzka zwierzopolicja. Jeden przestępca nie mógł zmienić tego, że Łódź za czasów, gdy zostałem komendantem, stała się bezpiecznym miastem, w którym wszystkim zwierzętom żyje się dobrze. Poza tym, zanim zaczęły znikać pomniki, okradałeś przez 3 lata wyłącznie bogate zwierzęta, które robiły brudne interesy. Trochę jak Robin Hood, co nie? Po co ci to było, Max? Kradzieże pomników i rozpylanie gazu na niewinne zwierzęta? Zrobiłeś to dla hecy, chciałeś chaosu. Do tego zaraz dojdziemy. Najpierw ty mi odpowiedz na pytanie. Zachodzę bowiem w głowę, jak to się stało, że tak długo nie brałeś mnie pod uwagę jako autora tych wszystkich przestępstw. Mój ulubiony moment ze śledztwa w sprawie kradzieży pomników to oskarżenie Mundka Pazura i wsadzenie go do aresztu. Przeszedłeś wtedy samego siebie. Tak. Nie brałem cię pod uwagę, ponieważ pamiętałem, jak działałeś w starych czasach. Zawsze lubiłeś się chwalić, gdy coś ukradłeś i nie robiłeś z tego tajemnicy. Zwierzęta się zmieniają, Benior. Choć jak patrzę na ciebie, to mam wątpliwości. Najważniejsze jednak, że ja się zmieniłem. Nauczyłem się spokoju i cierpliwości. No i zacząłem się delektować życiem. No, gratulacje. Ciekawi mnie, co sobie myślałeś, kiedy widziałeś na miejscu moich przestępstw literę M? Oczywiście, że zdarzało mi się wtedy pomyśleć o tobie. Szybko to jednak odrzucałem. Przecież dużo zwierząt ma imię na literę M. Dobra. Byłeś ciekawy, dlaczego zacząłem kraść pomniki. Tak. Chciałem ci się przypomnieć, to po pierwsze. Po drugie, chciałem, żebyś od razu zaczął traktować mnie poważnie. Dlaczego? Ponieważ mam propozycję. Propozycję nie do odrzucenia. Co to ma być? Jak pewnie wiesz, w sejfie komendy łódzkiej zwierzopolicji znajduje się wiele wspaniałych skarbów. Mnie interesuje mapa łódzkich podziemnych rzek. I po co ci to? Przecież znasz kanały świetnie. Potrafiłeś uciec nimi, nie zostawiając najmniejszego śladu. Jestem pewien, że nikt nie zna kanałów lepiej niż ty. To możliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że chciałbym, żeby ta wiedza była jeszcze lepsza. A to niby po co? Po co, to się łapy nocą. Chcę urządzić w kanałach pod Łodzią kryjówkę dla mnie i dla mojej ekipy. Taką wypasioną kryjówkę, w której będą działały różne rozrywki, na przykład kasyno i bar. Nie mogę na to pozwolić. Twoja podziemna kryjówka będzie wielkim zagrożeniem dla Łodzi. Nie będzie. Masz moje słowo. To po pierwsze. Po drugie, nie zgadzać się to ty możesz, ale ze swoimi policjantami na komendzie. Tu jakby wyboru nie masz. To znaczy, możesz się nie zgodzić i mi przeszkodzić, jasne, ale wiesz, czym to się skończy. Łódź i cała Polska dowie się prawdy o Beniorze Szczekalskim. Wszyscy dowiedzą się, co robiłeś w starych czasach i jak zostałeś komendantem łódzkiej zwierzopolicji. Dość! Dość już! Dostaniesz tę mapę. No i wspaniale. Spotkamy się w orientarium. Dam ci jeszcze znać kiedy. Dlaczego tam, w miejscu publicznym, a nie znowu na przykład tutaj? No właśnie dlatego.
że to miejsce publiczne. Wiesz, pod latarnią zawsze najciemniej, jak to mówią. Mm-hmm. Możesz iść, a my spływamy. Rattler, zakładaj sprzęt. Tak jest, panie. Czekam na kontakt. Jasne. Max! Co? Z tą twoją podziemną kryjówką. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Skąd ty masz pieniądze, żeby coś takiego zbudować? Przecież na kradzieży pomników nic nie zarobiłeś. A ty myślisz, że kto obrabował Myszalskiego? To ty? Oczywiście, że ja. Dzięki temu jestem ustawiony na całe życie. I nie muszę już się bawić w policjantów i złodziei. Mhm. A co z literą M z napisu manufaktura? Co z kradzieżą gazów z zakładów w Pabianicach? I co z donosem o trzech wronach WC1? To już nie są pytania do mnie. Nie jestem jedynym złodziejem w tym mieście. Mhm. No. No to na razie. Servus. Rany, żeby to kot perski podrapał? Benior i ta jego słynna inteligencja. Ciąg dalszy nastąpi. Był to serial słuchowiskowy Kot Mundek na tropie autorstwa Filipa Koszlagi, Michała Cieślaka i Macieja Sztomberka. Zadanie Detektyw Pazur ratuje urodziny Łodzi, nowa odsłona serialu Kot Mundek na tropie, zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi. Wyprodukowano przez stowarzyszenie Sound City w Studio, studio nagrań z Łodzi. Serial na podstawie pomysłu Filipa Koszlagi. Scenariusz Michał Cieślak. Reżyseria Michał Cieślak i Maciej Sztomberek. Producent kreatywny Filip Koszlaga. Producent i kierownik produkcji Maciej Sztomberek. Montaż i reżyseria dźwięku Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Maciej Sztomberek. Koordynator administracyjny zadania Michał Grzelak. Wideo i zdjęcia Filip Koszlaga. Promocja i obsługa medialna Michał Grzelak. Promocja i dystrybucja Filip Koszlaga. Autorka okładki Katarzyna Ambroziak. Wystąpili Detektyw Mundek Pazur Krzysztof Boczek. Detektyw Florka Drapakiewicz Oliwia Olczek. Max Filip Warot. Komendant Benior Szczekalski Hubert Tymiński. Detektyw Artur Damian Bombol. Desmond Omega D. Karol Puciaty. Policjant Lisiewicz Marek Pietrasik. Szczur Rattler Mateusz Osiecki. Dyspozytor Sroczyński Kordian Kręcisz. Speaker radiowy Kicaj Królikowski Michał Cieślak. Strusiosław Odważny Michał Grzelak. Lektor Krzysztof Boczek. Wsparcie merytoryczne. Księgowość Ewa Nowaczyńska, Biuro Rachunkowe Pomost. Obsługa prawna serialu Agnieszka Krawczyk, Kancelaria Radców Prawnych A. Krawczyk, Asygnet SC. Konsultacje w zakresie dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących zapewniło Stowarzyszenie Spojrzenie.